tutaj już będą odpokutowywać, proszę Państwa. Będzie pokuta. Ojcze nasz, któryś raz. I teraz jak Państwo będziecie się modlić w te same słowa milion razy choćby, to nic to Wam nie da, bo tutaj nie ma Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jeżeli nie masz tej świadomości, że to jest Jehowa, że to jest ten Jahwe, przecież Bóg się nie zmienia, cały czas jest ten sam, wbrew manipulacjom, hochsztaplerstwu, klechów wszelkich, którzy Jezusa uczynili równym Bogu. Jezus powiedział do faryzeuszy i do tych właśnie saduceuszy już w pierwszym wieku, czy tylko dlatego chcecie mnie zabić, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym. No właśnie, Jezus nigdy za Boga się nie uważał i nawet taka myśl nie przeszła przez jego umysł, proszę Państwa. Jahwe to stary Bóg i się on nie zmienia. Bóg się nie zmienia, podczas niezmierzony Jehowa. To jest imię moje. W księdze Ezechiela 6:10 dwa razy ten zwrot się powtarza. Narody poznają, że ja jestem Jehowa i do rzeczy. Jehowa, ten, który powoduje, że się staje. Bóg wiatru, nawet niektórzy tłumaczyli, ognia, dziania się, stawania się i powodzi, no bo Bóg nie śpi i nie jest starym dziadem z siwą brodą, który się patrzy tylko i nic nie robi. Bóg dużo robi, ale na przestrzeni wieków może to być niewidoczne, niewidzialne gołym okiem, niewidoczne. Jeżeli ty nie będziesz czytał Pisma Świętego, śledził Bożych planów, jak się realizują, spełniają podanych planów przez proroków. Jest. Nawet Daniel powiedział, Panie, jakiż jest koniec tych rzeczy, nie rozumiem tego. Idź, Danielu, Jahwe mówi, zapieczętuj te słowa, zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie, czyli z biegiem czasu, jak te proroctwa będą się spełniać i my, spełnienie się owych proroctw, będziemy widzieć i odczuwać, to będziemy wiedzieć, że żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, świadkowie, pozdrawiają. A Maryja, czy Maryja może zastąpić Boga? Ha, ha, ha.